Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj okiem Baszy będzie poświęcony babie Wandze, Baba Wanga. Jest to taki luźny odcineczek, w którym wam opowiem biografię jej i w ogóle cały jej życiorys, bo być może wiele osób nie kojarzy tej osoby, a przynajmniej nie kojarzy jej życiorysu. No to więc tak, Baba Wanga jest to mistyczka, jest to kobieta, która urodziła się w Bułgarii i która miała bardzo dużo wizji, bardzo dużo przepowiedni, ale przede wszystkim miała te przepowiednie trafne, czyli na wszystkie te przepowiednie, które mówiła, 85% się sprawdziło, czyli 85% przepowiedni było trafnych. No to jest bardzo wysoki współczynnik, tak? Bardzo dobry jest to współczynnik, no tak można powiedzieć w ogóle po prostu, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości. I ona urodziła się w Bułgarii w 1911 roku, zmarła w 1996 roku na raka piersi. No i co tutaj Baba Wanga, jak to wszystko wyglądało? Ona przede wszystkim tak, jakiekolwiek informacje, jak się patrzy na internecie, czy szuka związane z nią, to widzimy ją, że ona ma oczy zamknięte, tak? Bo w rzeczywistości tak, była ślepa, tak? Ale oślepła, ponieważ jak była dzieckiem, miała nieszczęśliwy wypadek, to znaczy była jakaś wichura, czy hamuj, no nie tak szybko, no kur... była jakaś wichura, czy zamieć, ona się przewróciła na ziemię, czy ta zamieć ją po prostu przewróciła, wpadł jej kurz i piasek do oczu i nic nie zrobiła z tym, ponieważ pochodziła z biednej rodziny, nie mogła nic z tym zrobić i przez to właśnie straciła wzrok. No i po prostu zaczęła później, jak w ogóle po prostu jej legenda urosła, tak? No zaczęła ona przepowiadać przyszłość lokalnej społeczności, tak? Lokalnym ludziom, napotkanym. No i co się okazało, że rzeczywiście miała rację po prostu co do tego, co mówiła. Później sytuacja była taka, że zaczęła pomagać ludziom w różnych chorobach, nie? W diagnozach choroby, do jakiego lekarza mają się kierować. Oczywiście ona jakby nie leczyła z chorób, tak, tylko pomagała, tak, tu trzeba wspomnieć, tak, że nie była cudotwórcą, który leczy z chorób, tylko pomagała, więc i tak powoli jakby ta sława jej rosła, tak, i tak ludzie pocztą pantoflową jeden drugiemu przekazywał informacje o tym, że jest taka kobieta. No i ona po prostu z czasem zaczęła po prostu z tego żyć, tak? Przepowiadała ludziom przyszłość. Ona przepowiedziała bardzo dużo rzeczy, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie wszystko. Nie przepowiedziała na przykład, że wybuchnie trzecia wojna światowa w 2010 roku, tak się nie stało. No i dobrze, bo inaczej żyjemy. Dzisiejsza wybuch wojny światowej to by skończył się na tym, że byłaby, wiecie, bomba atomowa i dwie bombki by były puszczone, jedna połówka świata by zginęła, potem druga połówka świata, nie? Więc ona dużo rzeczy po prostu przepowiedziała. W internecie są całe listy co do lat i co ma się zdarzyć. Niektóre rzeczy, tak jak mówię, nie sprawdziły się, ale w 85% jej przepowiedni były sprawdzone. Mówi się o tym, że aha, jeszcze co do na przykład do życia prywatnego, to ona miała męża, poślubiła i tutaj taka śmieszna sytuacja była, ponieważ jaką powoli jedzie ten tir, taka śmieszna była sytuacja, ponieważ ona miała klienta po prostu, jej klientem był facet, któremu przepowiedziała przyszłość, nie? No i później ten mężczyzna po prostu związał się z nią, był jej mężem. On potem został wcielony do wojska, pojechał gdzieś tam chyba do Grecji, jeśli się nie mylę, no ale tam się zapił na śmierć praktycznie, popadł w alkoholizm, więc tak sytuacja wyglądała z jej mężem, była młodą wdową. Bardzo dużo przepowiadała ludziom, bardzo dużo ludzi do niej się zgłaszało, praktycznie jej dom z czasem po prostu, to wiecie, było sanktuarium. Tysiące, setki osób odwiedzały ją. Tak jak mówię, zmarła w 96 roku na raka piersi, nie chciała się operować. I co tutaj jeszcze można dodać, to można dodać taką sytuację, że przewidziała swoją śmierć, natomiast powiedziała, na co ona umrze jeszcze za życia, że ją taka choroba spotka i rzeczywiście. Natomiast co do jej życia jeszcze tutaj jakby zawodowego, to mówi się tutaj, są sporne kwestie, że była finansowana przez wywiad, tak, rosyjski, KGB, CIA chciało ją pozyskać. No jakby tutaj trzeba pamiętać, że wywiad jakikolwiek zawsze chce, znaczy wywiad zawsze po prostu korzysta z różnych możliwości, tak? Jakby na przykład sąd nie weźmie jako tutaj opinię biegłego z zakresu na przykład, wiecie, jakichś rzeczy, jakiegoś wizjonera, tak? Czy mistyczki nie weźmie jako po prostu dowodu w sądzie. Natomiast jakby wywiad wojskowy, tak, jak najbardziej z tego korzystał. Mówi się o tym, że ona była finansowana przez KGB, który po prostu KGB ją opłacało, nie? I KGB korzystało z jej umiejętności, możliwości, pewnie jeśli chodzi o przepowiadanie rzeczy związanych tam z ich potrzebami, nie? Natomiast, tak jak mówię, bardzo dużo osób do niej przyjeżdżało. Po śmierci jej dom zamienił się w muzeum, można tam pojechać i odwiedzić sobie ten dom i bardzo dużo ludzi tam przyjeżdża teraz z ciekawości, patrzy, nie? Nakręcono o niej różne filmy, nakręcono filmy biograficzne. Pierwszy chyba film to był w latach już 70. To pojawił się film po prostu o niej. Teraz niedawno, kilka lat temu, po 2000 roku ukazała się chyba serial, który właśnie był inspirowany życiorysem Baba Wangi. No i tak to wygląda. No, co ja myślę na ten temat? No trudno jest mi powiedzieć, tak, co ja myślę. Naprawdę te informacje, na przykład, które my mamy w internecie, to są informacje, wiecie, już przetworzone. Tutaj może być zasada głuchego telefonu, nie? Czy, że wiecie, ktoś przepisał informację jakąś, czy dowiedział się o jej wizjach, potem ktoś coś dodał od siebie i tak dalej. Dzisiaj mamy taką formę tego, nie? Taką mamy dzisiaj tego formę. Chyba muszę dzwonić, bo jadę w tunelu. Aczkolwiek, no na pewno po prostu, tak? Na pewno dużo rzeczy, jeżeli cieszyła się taką popularnością, na pewno dużo rzeczy przewidziała, tak? Bo jeżeli by nie miała żadnej skuteczności, to by ludzie do niej nie przychodzili, nie? Natomiast co ja myślę o całej tej sprawie? Trudno jest mi się tak naprawdę odnieść, tak, bo ja nie znałem jej, nie znam człowieka, także ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, tylko to, co ja po prostu czytałem, czy patrzyłem w internecie, tak, na tej zasadzie mogę bazować. Aczkolwiek, no jeżeli tak dużo ludzi korzystało z jej usług, tak, z przepowiedni, przepowiadała ludziom przyszłość, no to trzeba dać wiarę, że miała rację, tak? Miała rację w tym, co mówi. I tam była taka kwestia, że ona żyła, można powiedzieć, że praktycznie w czasach przed internetem, nie? Gdyby dzisiaj na przykład żyła, gdyby dzisiaj funkcjonowała, no oczywiście była młodsza, to zupełnie inaczej można było to skonfrontować, tak? Można było to skonfrontować, a tak naprawdę tutaj mówimy o jakiejś wizjonerce, która mieszkała gdzieś na wsi, do której ludzie przyjeżdżali, ale nie możemy dużo więcej o tym powiedzieć, nie? Dzisiaj już by były po prostu inne możliwości, bo dzisiaj by na przykład mogła udzielać wywiadu do internetu i tak dalej. Tak jak mówię, dużo jej przepowiedni się sprawdziło. Aczkolwiek, wiecie, nie wszystko jej się sprawdziło, nie każda przepowiednia jej się sprawdziła. Natomiast ja zawsze mówię tak, nie? Jeśli chodzi o przepowiednie, jakiekolwiek wizje, to ja mówię taką sytuację, no jeżeli na przykład powiem, że jutro coś ci się stanie niedobrego, złego, to na pewno coś ci się jutro stanie, tak? Wstaniesz, wiecie, lewą nogą, poślizgniesz się, nie zdążysz na autobus, więc tutaj te przepowiednie trzeba różnie interpretować, nie? Trzeba to różnie interpretować. Mogę skręcić, czy nie? Trzeba je po prostu różnie interpretować. Muszę tu skręcić. No i tak wygląda po prostu jej życiorys, tej baby Wangi. Tak mówię, dom był odwiedzany, tam przyjmowała tych ludzi, czy praktycznie klientów, którym po prostu przepowiadała, nie? Przepowiadała przyszłość. I co ciekawe, ona nie zmieniła, co ciekawe, nie zmieniła miejsca zamieszkania, tak? Dalej mieszkała na tej wsi, żyła dosyć takim skromnym życiem, pomimo tego, że no dorobiła się ogromnych pieniędzy, trzeba przyznać, powiedzieć. Hamuj! Dorobiła się ogromnych pieniędzy, bo tam bardzo dużo ludzi do niej po prostu przyjeżdżało. To mimo to po prostu ona się nie zmieniła jako człowiek, nie? Dobra. No. Także tak to wyglądało po prostu, jeśli chodzi o babę Wangę. Tak naprawdę też mało mamy informacji, bo dużo rzeczy ona przepowiadała na miejscu, tak? Małe rzeczy jest takich jakby spisanych, nie? Do tego ona była niewidoma, to wiecie, nie mogła też zostawić jakichś rzeczy zapisanych, tak? Tak, to w przypadku innych osób, nie? Które można było interpretować, jedynie ewentualnie te nagrania wideo, które tam były. Więc tak to wyglądało. Dobra, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Był to taki właśnie luźny odcineczek. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmiki na moim kanale, inne serie. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam.